Stewart M51. Proszę uprzejmie. I zaraz będzie polski akcent. Znaczy polski, no. Jeżeli chodzi o znaczenia, na pewno polski. No i to chyba wiecie dokładnie, cóż to takiego jest. To jest słynna 50. Nie wiem, jakie na tle nieba będzie to widać. My brother? Yeah. My brother's gardener. I tu również stan tego pojazdu to jest tak, jakby przed chwilą z fabryki wyszedł. Chcecie polski akcent? Proszę bardzo. T3485. Thank you. T3485 z polskimi oznaczeniami, a obok istna piękność, czyli Challenger. Jak ktoś się interesuje współczesnymi czołgami, no to chyba wypas. Oczywiście Brytyjczycy teraz już mają Challengery dwójki, ale jedynka jest konstrukcją za podobną. I obok to, co w naszej armii, czyli Leopard. O, tutaj widzicie, to jest wszystko na chodzie. Oto Hodgkins. To jest ciekawe, no ale Fertka trzeba pokazać. Fertka, przepraszam, Leosia. Trzeba pokazać. Oto jest słynny Fury. We are happy that the government made the decision to have back. Obecnie czołgi tego typu ma nasza brygada w Świętoszowie. Natomiast w Żaganiu są wersje już bardzo, bardzo zmodyfikowane, czyli A5. Co prawda między A4 a A5 jest, wydawałoby się, tylko niewielka różnica, ale jest zupełnie inaczej. A5 to już jest sprzęt zupełnie posiadający zupełnie inną wartość bojową niż A4. To jest Leopard A4, dostaliśmy od Niemców chyba, czy też kupiliśmy za jakieś tam symboliczne pieniądze. Ponad 100 sztuk tego typu czołgu. Oto Sherman Fury. Znaczy to Easy 8 oczywiście, ale został nazwany Fury na potrzeby filmu, który chyba już każdy widział. Typowy amerykański, heroiczny, nie wiem jak to nazwać, pompatyczno-heroiczny
film wojenny. O, niech będzie tak. O, można dotknąć nawet tę masę. Yes, yes. Have a nice day. Yes. Have a good day. No, znak pokoju nie wiem, czy do tego pasuje. Ale... Excuse me. Thank you. Okej. A to zbliżenie muszę zrobić. Yep. Tutaj oczywiście kolejna rzecz. Czyli tygrys. Widzicie po ludziach, którzy stoją, jak to jest ogromne. I do tygrysa chyba może wejść. No niestety chyba musimy już wychodzić, ponieważ co tu jeszcze było do zobaczenia? Przede wszystkim polski akcent T-72. O. Też polski, ale radziecki, wiadomo o co chodzi. Czyli Brytyjczycy dostali od naszych troszeczkę tych czołgów. No bo dlaczego mieliby dostać od Rosjan? Mamy wychodzić, ponieważ czołgi wyjeżdżają stąd, tak? Okej. Czy jest tu Challenger 2 gdzieś? Widziałeś? Nie widziałeś. Dobra, to wychodzimy, bo jeszcze namiot. A Dedu gdzie? Nie wiesz? Jeszcze tak szybko. Dobra, no niestety nie zobaczycie wszystkiego, ale babostwo muszę wam pokazać. Oto i jest. M110A1. Jeżeli to robi na was wrażenie, to zobaczycie, jakie wrażenie zrobi na was pion, który jest w Toruniu. Przebrzydłe babostwo. Thank you.